strażacy z jednostki ochotniczej straży pożarnej w Woli Murowanej jako jedyni w gminie Sitkówka Nowiny otrzymali w listopadzie nową pompę szlamową. Pompę zakupiło i przekazało starostwo powiatowe w Kielcach. Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się 16 listopada w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Kielcach. Pompę odbierała delegacja jednostki w składzie naczelnik Marcin Wojcieszyński, Łukasz Kasperek i Adrian Pawłowski. W 2010 roku na prezydium zarządu powiatowego ochotniczych straży pożarnych powiatu kielerskiego narodził się pomysł, aby w miarę możliwości dosprzętowić najlepsze jednostki ochotniczych straży pożarnych powiatu kielerskiego, co najmniej po jednych poszczególnych gminach, doposażeniem w wysoko wydajne pompy szlamowe. Powiat kielecki, a szczególnie niektóre gminy, są zagrożone powodzią i wtedy te pompy są bardzo potrzebne, nie tylko one by służyły dla naszego powiatu, ale na przykład ta wielka woda, która nawiedziła Sandomierz, to też takie pompy wtedy, kiedy nasze jednostki wyjeżdżają, mogą służyć wielką pomocą i zrobić wiele dobrego, aby zmniejszyć skutki powodzi. W tym roku ze względu na budżet, ponieważ te pompy kosztują ponad 7000 jedna, zdecydowaliśmy kupić 6, aby cyklicznie w ciągu 3 lat dokonać zakupu dla jednej jednostki w poszczególnej gminie, we wszystkich gminach powiatu kieleckiego. Według naczelnika Marcina Wojcieszyńskiego nowa pompa ma wydajność rzędu 1640 litrów na minutę. To znacznie podnosi sprawność jednostki, która dotychczas dysponowała pompą o wydajności o 25% mniejszej. Strażacy z Woli Murowanej korzystali z pomp nie tylko podczas akcji ratowniczych na terenie powiatu kieleckiego. W 2010 roku dwukrotnie brali udział w akcjach ratowniczych na terenie Sandomierza. Bronili przed zalaniem hutę szkła Pilkington Sandoglass i pompowali wodę z zalanych mieszkań.